Od listopada są już w Cieszynie, stacjonują w dawnych koszarach wojskowych w budynku po Straży Granicznej przy ulicy Wojska Polskiego. Tam się rozwijają i działają, są już po 16-dniowym intensywnym szkoleniu. Mowa o żołnierzach 133 Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie. Jesteśmy po 16 dniach szkolenia tak naprawdę. To jest początek ich przygody z całym procesem nauczania, który trwa 3 lata i dopiero za 3 lata oni osiągną w pełną gotowość bojową. Natomiast już w tej chwili mogę powiedzieć, no to są ochotnicy, którzy przychodzą tutaj z konkretnym zadaniem, oni chcą się szkolić, chcą podnosić swoje umiejętności. Żołnierzy można było zobaczyć dziś, 7 grudnia na Cieszyńskim Rynku, gdzie odbyła się uroczysta przysięga wojskowa pierwszej kompanii ochotników ze Śląska Cieszyńskiego do 133 Cieszyńskiego Batalionu. W wydarzeniu tym wzięli udział zaproszeni goście oraz rodziny żołnierzy. Wszyscy przygotowujemy żołnierzy do tego, żeby byli gotowi do działania zgodnie z bojowym przeznaczeniem, a w naszym przypadku jako Wojska Obrony Terytorialnej, jako dowódca batalionu przygotowuje także do wspierania lokalnej społeczności. I to jest nasz cel, to jest nasza idea. Pierwsze szkolenie podstawowe żołnierzy miało miejsce w Gliwicach. Na dzisiejszej uroczystości wyróżniono tych, którzy najlepiej się spisali, ale to dopiero początek. Na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej czeka jeszcze wiele szkoleń, które będą odbywać się już w Cieszyńskim Batalionie. Oni począwszy od przyszłego miesiąca wchodzą w system szkolenia indywidualnego, czyli szkolenia rotacyjne, minimum jeden weekend w miesiącu, oczywiście tego może być więcej. I to jest bardzo intensywne 12-godzinne szkolenie dzienne, taktyczne, medycyna pola walki. Wszystkie te aspekty, które pomagają nam w tym, aby wspierać lokalną społeczność. Sobotnia uroczystość zakończyła się defiladą pod oddziałów przed ratuszem miasta. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz. Nie są to wymiotowa wikta i taki zanim na wyznaczka.